Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj na samym wstępie chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jest Was już ze mną ponad 1000, w tym momencie chyba 1050 nawet. Moim takim noworocznym marzeniem było to, żeby właśnie ten 1000 subskrypcji przekroczyć. No i się udało. A to wszystko oczywiście tylko dzięki Wam, bo Wy mogliście po prostu to sprawić. Ja mogłam po prostu tylko nagrywać filmy i przekonać Was do tego, że warto zasubskrybować mój kanał. Bardzo serdecznie zapraszam te osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do naciśnięcia czerwonego guziczka, bo ze statystyk wynika, że nadal 84% oglądających mój kanał nie subskrybuje go, więc do dzieła. Nie przedłużając, przejdę już do tematu. Chciałabym Was troszkę bardziej uświadomić. Pozwólmy, że zwrócę się do kobiet. No więc, moje drogie panie, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do Rossmana, rozglądacie się po półkach, tu szampony, tutaj pasty do zębów, wszędzie chyba jest taki sam układ, dalej farby, dalej artykuły dla mężczyzn, przechodzicie się alejkami, kremy, różne piękne rzeczy, balsamy do ciała. No i przechodzicie alejką, na której znajdują się artykuły higieniczne i przypominacie sobie, o! Kurczę, przecież mam dostać okres za kilka dni, przydałoby się coś kupić. No więc sięgacie po swoje ulubione artykuły, czy to podpaski, czy to tampony, wkładacie do koszyka, udajecie się do kasy, jesteście już w domu, po tych kilku dniach przychodzi ten magiczny moment, kiedy trzeba tych artykułów użyć. No i wyobraźcie sobie teraz w tym momencie, że bierzecie taką podpaskę i wylewacie, albo tampona, co najgorsze. Dlaczego najgorsze, to no zaraz się dowiecie. I wylewacie na niego, powiedzmy, domestos. Chlor. No i podpaskę naklejacie na bieliznę, a tampona wkładacie do pochwy. Wyobrażacie to sobie? Polane chlorem? No właśnie. Wyobraźcie sobie, że właśnie tampony i podpaski są wybielane chlorem. Dlaczego? No, producenci tak robią, żeby wyglądały na białe, a białe kojarzy się nam z czymś, co jest sterylne, czyste, dobre. No właśnie. I jak wy myślicie, czy to jest dobre dla naszego ciała? No oczywiście, że nie. Oprócz tego, że nie wszyscy stosują czystą bawełnę, do tego na przykład na tampony czy na podpaski nakładane są takie warstewki i one są z plastiku. I to się wydaje, że to jest takie mięciutkie i super. No ale ciuchy też możecie kupić, które są super mięciutkie, są z plastiku. No nie oszukujmy się. No i producenci właśnie w taki oto sposób niestety niszczą nam zdrowie. Ciężko jest w to uwierzyć, ale niestety takie są realia. A teraz powiem Wam też o substancji, która nazywa się glifosat. Pewnie większości z Was, która no jakby tam nie interesuje się chemią, czy nie zna tych związków, nic to nie mówi. Mi oczywiście też to nic nie mówiło, dopóki nie wgłębiłam się w temat. A czy mówi Wam coś o substancji Roundup? Tak, tak. Dokładnie ta, która plewi chwasty i po prostu sprawia, że wszystko ginie z powierzchni ziemi, jak się tym poleje. I wyobrażacie sobie, że producenci właśnie artykułów higienicznych również tą substancję stosują do właśnie artykułów higienicznych. Ja po prostu zamarłam, jak po prostu dowiedziałam się o tym, jak dokopałam się do tej wiedzy. I teraz pozwólcie, że przeczytam, bo jakby nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, ale jakie spustoszenie może wywołać właśnie ta substancja, która nazywa się glifosat. Według badań wykonywanych na Uniwersytecie w Argentynie występuje ten środek nie tylko w podpaskach i tamponach, ale i w wacikach, gazie opatrunkowej, chusteczkach higienicznych. Dlaczego jest szkodliwy?
Badania wykazały, że powoduje on wady wrodzone i tu robiono badania na żabach i na kurzych zarodkach i zalicza się do tego takie uszkodzenia jak uszkodzenia rdzenia kręgowego, nerek, zahamowanie rozwoju mózgu oraz deformacje czaszki. WHO opublikował raport, w którym uznał Roundup za środek prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. No i teraz pomyślcie sobie, ile chusteczek higienicznych, ile wacików, ile podpasek i tamponów zużywamy w ciągu naszego życia. Przecież to są ogromne ilości i one na pewno wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Jakie dolegliwości właśnie w tym czasie mogą się przypałętać w momencie, kiedy używamy chlorowanych podpasek, tamponów, wkładek? Ano między innymi pieczenie, swędzenie, upławy. To są takie najłagodniejsze dolegliwości. A co poza tym? To, że z jedwabiu syntetycznego, który jest wybielany chlorem, uwalniają się dioksyny, czyli substancje rakotwórcze, które osłabiają organizm i prowadzą do niepłodności. Chyba żadna z nas nie chciałaby doprowadzić swojego organizmu do takiego stanu, prawda? No i też muszę powrócić do tego polimeru, który stosowany jest właśnie na wierzchu podpaski czy na wierzchu tampona. I te polimery w połączeniu z krwią menstruacyjną stanowią pożywkę dla bakterii, gronkowca złocistego i paciorkowca. Myślę, że świadomość tego, jak ważne to jest, jest przeogromna. I dlatego ja tu jestem z wami i w ten sposób wam to opowiadam, bo chciałam wam to po prostu po ludzku wytłumaczyć. I skąd ja to wszystko wiem? Ano stąd, że miałam okazję przetestować produkty higieniczne marki Masmi i ja byłam w dokładnie takiej samej nieświadomości pewnie jak większość z was. Jak weszłam na stronę marki Masmi, to przeczytałam o tych wszystkich zagrożeniach. Ja tu wam jeszcze oczywiście wielu rzeczy nie powiedziałam, ten film by chyba trwał godzinę. W każdym razie możecie to wszystko przeczytać, link oczywiście zostawię wam na dole. I tam jest wszystko tak opisane, to jest aż niewiarygodne po prostu, że producenci tak niszczą nasze zdrowie i niszczą nasze zdrowie świadomie, bo oni to świadomie przecież robią. Każda z was powinna wejść na tą stronę i przeczytać. Ja nie namawiam was do tego, żebyście kupowały produkty marki Masmi, tylko chciałabym, żebyście świadomie wybierały produkty i żebyście były świadome zagrożeń, które na nas czyhają. Produkty marki Masmi oczywiście możecie kupić w Rossmanie. Kosztują w okolicach 17 zł, coś takiego, teraz mówię z głowy, bo tak jak ostatnio byłam w Rossmanie, to właśnie natknęłam się na te produkty i tak wydaje mi się, że w okolicy właśnie 17 zł one kosztują. No i teraz przełóżmy to 17 zł na powiedzmy 12, które mniej więcej kosztują powiedzmy podpaski i to 5 zł, jaka to jest różnica dla naszego zdrowia. Teraz może wam po prostu pokrótce opowiem o produktach, które ja miałam możliwość testować. Ultracienkie bawełniane podpaski na dzień ze skrzydełkami i ultracienkie bawełniane podpaski na noc ze skrzydełkami. Opakowania są bardzo podobne. Te podpaski są zapakowane w pojedyncze opakowania, co też jest bardzo higieniczne. Można sobie wrzucić powiedzmy do torebki w razie jakichś awaryjnych sytuacji. Zawsze mamy je właśnie pod ręką. No i te podpaski są hipoalergiczne, zmniejszają ryzyko podrażnień i alergii, są z czystej bawełny w kontakcie ze skórą, bez dodatków zapachowych, bielone wodą utlenioną, a nie chlorem, bez toksycznych rakotwórczych dioksyn. Położne i ginekolodzy zalecają stosowanie naturalnych produktów bawełnianych do higieny miejsc intymnych. Miałam też okazję używać kwadratowych, płatkich do demakijażu z organicznej bawełny, wykonane w całości ze 100% certyfikowanej bawełny organicznej, wyjątkowo delikatne, hypoalergiczne, nie powodują podrażnień skóry i alergii, grube, ale jednocześnie niezwykle delikatne płatki świetnie sprawdzają się przy demakijażu, doskonale oczyszczając skórę. Polecane również do pielęgnacji delikatnej i wrażliwej skóry niemowląt i dzieci. W 100% biodegradowalne, nie zawierają chloru, super absorbentów w postaci proszków i pudrów, dioksyn, perfum, wiskozy. Tak, moi kochani, jeszcze chciałabym wam
pokazać, jak wyglądają właśnie te płatki maśni w porównaniu. Tutaj mam na przykład kindi i to jest kindi, a to jest maśni, więc maśni nałożę na kindi i wielkość jest dokładnie ta sama, więc jeśli właśnie chodzi o wielkość, to jest dokładnie taka sama jak kindi. I jeszcze hebe, tu mam te takie bardziej okrągłe, owalne. I one wyglądają, no pewnie nie dużo zobaczycie, ale o, więc są dużo mniejsze. No i też słuchajcie, muszę przyznać, że ostatnio właśnie rozglądałam się za różnymi płatkami higienicznymi i kosmetycznymi i wyobraźcie sobie, że znalazłam takie, które są marki Travella. I w skład ich wchodzi 70% bawełny, 30% włókna celulozowo-poliestrowe. Tak więc mogę przestrzegać przed tą marką, bo to już jest w ogóle szczyt. Ja miałam okazję właśnie używać w czasie mojej menstruacji tych podpasek. Właściwie nie czułam różnicy w użytkowaniu, poza tym, że wiedziałam, że są dla mnie w 100% bezpieczne i że nic złego do mojego organizmu nie przeniknie. Aha, i koniecznie muszę wspomnieć, że wkład pochłaniający i klej spożywczy są naturalne i bezpieczne dla skóry. No i też musicie zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy producenci podają skład swoich produktów na opakowaniu, co jest bardzo ważne. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie koniecznie kciuka w górę i chciałabym, abyście również napisały mi komentarz, czy wiedziałyście o tych wszystkich zagrożeniach, czy słyszałyście o nich, czy może znacie produkty jakieś inne, które są właśnie również certyfikowane z bawełny, która jest badana i wiecie, wszystkie zachowane są środki ostrożności. Bardzo chętnie właśnie poczytam wszystkie komentarze i Wasze przemyślenia. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego filmu. Buziaczki, pa pa!